szukać nowych, do zabawy znaleźć powód. Kolorowy pys na głowach, technologia odlotowa. Pys na głowach, młoda moda, magia, która trochę szczęścia doda. Chodź do świata troli, nie rezygnuj, chociaż chłodno. Ocal świat i oswój ogry. Zło na świecie trzeba zdusić, potem ruszyć na zakupy znów. Kolorowy pys na głowach, technologia odlotowa. Pys na głowach, młoda moda, magia, która trochę szczęścia doda. Chodź do świata troli. Z tego odcinka dowiecie się, czy to będzie kolejny zły dzień dla włosów. Zadziałało? Jest odlotowy? Chyba raczej lodowy. Magia pięciu i Ambaras. Bo tylko wy jesteście moimi najlepszymi przyjaciółkami na świecie. Dobra, jak myślicie, kto jest najfajniejszym chłopakiem w szkole? Rubino, musisz przysiąc na swoje życie, że nigdy przenigdy nikomu tego nie powiesz. Ale jeśli koniecznie musiałabym dokonać wyboru, to postawiłabym na... Carbona. Co? 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 Wy tutaj? Rubino, myślałam, że jesteś w domu. Skąd wiedziałaś, że to ja? Ej, mój magiczny telefon ma dostęp do Trollnetu. Twój nie? Jej nowa zabawka cię nie kręci, nie? Chodźmy. Dokąd? Zobaczysz. Sklep z zaklęciami obsydiany? Mamy co uczcić. Twój klejnot świeci i potrafisz rzucać zaklęcia, ale musisz czarować jak należy. Więc zrobiłyśmy zrzutkę. PNCZ! Nie wiem, co powiedzieć. Moja babcia twierdzi, że zaklęcia to wielka odpowiedzialność. Nie można się nimi bawić. Dobrze jej mówić. Ona zdążyła się już wybawić. Szybko! Ruchy! Przepiękny! Co to takiego? To wywołuje grzybice. O, coś tak ślicznego? Lekcja numer jeden. Nigdy nie kupuj koralika zaklęć tylko dlatego, że jest ładny. Najładniejsze mogą być najgorsze, tak jak trole. Ha, gadka szmatka. Wszystko mi się pomieszało. Nie mam pojęcia, co wybrać. Słuchaj, są zaklęcia, które po prostu musisz mieć. Tak, na przykład zaklęcie krytyczna sytuacja, spóźniłam się do szkoły. To jest moje ulubione. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Twoi przyjaciele zapominają, że już kupili ci prezent i kupują nowy. To jest dziwaczne. Zaklęcie nie widzę cię. Nauczyciel cię nie widzi, kiedy nie odrobiłaś pracy domowej. Ja nigdy z niego nie korzystam. A to zadłużenie. I chłopak czuje miętę. Ale trzeba uważać. Chciałam poderwać jedno ciacho i poczułam nudności. O, zachciało wam się czarów. Postaram się wam pomóc. Ametysta właśnie zaczęła świecić. A, święte przebudzenie. Chcemy jej kupić koraliki dla początkujących. O, brawo. Spróbuję wyczuć twoją aurę. Piękność z klejnotem świecić zaczęła. Trzeba jej zaklęć, by czarodziejska moc popłynęła. Niebieski. Niesamowite. Przepiękne. Przecudowne. Szczęśliwa piątka. O, chcę zobaczyć.
chcesz zacząć? Od różowego? Ja wiem, no, chyba może... Wypad, niech pomyśli. Wiecie, ta bransoletka świetnie jej pasuje do ciuchów. Szkoda, że trzeba jej używać. To pazo, nie wymyślaj. Po to właśnie są zaklęcia. Nie traćmy czasu. Proszę, skorzystaj z mojego telefonu. Włóż koralik, wybierz numer, powiedz zaklęcie, wciśnij wyślij. A gdy odbierze? Bum! Zaklęcie rzucone! Z włosów jesteś nad wyraz dumny. Czy gdyby się stracił, byłbyś bezrozumny? Do kogo to było? Do Jaspera. Oby. Halo, słucham. Co się... Mówiłyście, że te zaklęcia mijają, tak? Mam nadzieję, że nie jest zły. Tak, bomba. Kurczę, blade, kto by pomyślał? A tak się martwiłaś, ametysto. Po co komu było tyle gadania o tej całej odpowiedzialności? Jasper jest w siódmym niebie. Chłopak, cel numer dwa zbliża się. On... Ała! Trep. Cudak. Dobra już, dobra. Może i jest trochę ciapowaty, ale ja myślę, że jest słodki. Towar powinien być chociaż trochę odjazdowy. Jemu to chyba nawet czary nie pomogą. Kto wie, może to... Przepraszam, nie zauważyłem waszego stolika. Wziął i na mnie wskoczył. A może powinnyśmy połączyć nasze czary i rzucić zaklęcie wspólnie? Tak myślisz? Moim zdaniem są ogromne szanse. Zresztą, czy może się zdarzyć coś gorszego? Musimy spróbować. Tak, dziewczyny, podajmy sobie ręce. Zaklęcie. Choć dla niektórych jest bez polotu, dzięki zaklęciu będzie gotów do odlotu. Choć dla niektórych jest bez polotu, dzięki zaklęciu będzie gotów do odlotu. Gdzie karbon? Udało się? Jest odlotowy? Tak. Chyba raczej lodowy. Tak mi przykro, karbonie. Wiedziałam, że powinnyśmy uważać. Ale jazda! Zdajecie sobie sprawę, jak potężna jest nasza moc? O, fuj! O, on jest cały przeźroczysty! Ale to jest ohydne. Nic nie kapuje. Tu jest ciepło, a on się nie topi. No i co teraz? Trzeba coś zrobić. Odpuść, dobra. Ej, nie ciacho, lód. To nie jest śmieszne, Rubino. Och, przecież w końcu to minie. Tak jak wszystkie zaklęcia. Więc wyluzuj. Nikt nie może tego zauważyć. Szafiro, zabieraj ten paluch. Gdybym mogła. Martwię się, to zaklęcie było o wiele mocniejsze niż powinno. Ona ma rację, Rubino. Ile trzęsień ziemi czułeś podczas rzucania zaklęcia? No dobra, wiem w czym rzecz. Ta pani ze sklepu z zaklęciami nam pomoże. Ona jest ekspertem od czarów. Ale nie możemy tak iść tutaj zostawić. Chyba wiem. Doskonale. Bardzo przepraszam, ale masz fajniejszego następcę.
Daj spokój, Szafiro, skończ te wygłupy. Au. Rozdzielmy się i do pracy. Co znalazłaś, Topazo? Bajer, no nie? Myśl, kurczę, myśl. O, racja. To nie jego kolor. Przepraszam. Co ty sobie wyobrażasz? Męskie spodenki są o wiele wygodniejsze. No, muszę lecieć. Pa! Ani kroku. Tu się dzieje coś podejrzanego. Cześć. Co ty tam robisz, dziewczyno? Uczę się... W szkole designu. Ekstra jest ten eksponat. Ma pani wielki talent. O, dziękuję. Wracajmy do obsydiany i poprośmy ją o pomoc. Zamknięte. Można powiedzieć, totalne fiasko. Halo, jest tam kto? Pani Obsydiano, musi nam pani pomóc! Trzeba coś zrobić! Nie możemy zostawić Carbona w takim stanie! Ja cię... O! Dziwne! Patrzcie! Przedtem nie zauważyłam tych drzwi! Pewnie jest za nimi! Chodźmy! Aż mam gęsią skórkę. A mnie telepie. Gotowe? Ruszajmy. Uwielbiam motywy retro, ale w kwestii kolorystyki to się nie popisali. Dzień dobry. Jestem Obsydiana. Czekałam na was. Czekała pani na nas? Ale skąd pani wiedziała? Ja dużo wiem. Że potrzebna nam pomoc też? Dlaczego nasze zaklęcie było tak potężne? Za sprawą magii pięciu. Dziwaczne. Chwileczkę. Primo, skąd pani wie, że rzuciłyśmy je razem? A po drugie, skąd pani... Już dosyć. Użyłyście potężnej starożytnej magii. Mało kto ją odkrywa. Czyli, że razem dysponujemy potężną mocą. Pani Obsydiano, proszę powiedzieć ametyście, że zaklęcie, które rzuciłyśmy na Carbona, minie. O tak, koniec końców na pewno minie. Uff, i Carbon wróci do dawnej postaci? Raczej nie, roztopi się. Więc zniszczą się ubrania. Ubraniami bym się tak nie przejmowała. Tylko bez paniki, dziewczęta. Jeśli chcecie odwrócić zaklęcie i ocalić przyjaciela, pójdźcie za mną. To śmierdzi jak stopy mojego braciszka. Tak, powietrze tu gęstnieje pod wpływem pleśni wieków. Nosi tenisówki bez skarpet? Co to za miejsce? Po co tutaj przyszłyśmy? Dowiecie się tego już niedługo. Otchłań nawiedzonego lasu skrywa starożytny świat troli. O, rany! O! Ale numer! Wygląda na bardzo stary. Niegdyś tętniło tu życie jak w wielkim mieście, z którego przybywacie. Lecz z nastaniem czarnej magii światło życia zgasło.
Proszę posłuchać. Nie wiem, czy chce nas pani nastraszyć, czy nie, ale niech pani nie nawija, jak nasza nauczycielka od teatru. Twarda jesteś, co? Żeby pani wiedziała. Dobrze, odwaga ci się przyda. W drogę, za mną, prędko! Nadal nie rozumiem, po co tu jesteśmy. Co te ruiny mają z nami wspólnego? Jesteście tutaj, bo wasze zaklęcie mogło obudzić zło, które doprowadziło ten świat do upadku. A my sądziłyśmy, że jesteśmy w tarapatach, bo zamieniłyśmy karbona w sopel. To nie do wiary. Dopiero od kilku dni posiadam moc, a już udało mi się doprowadzić do końca świata. Nie pogrążaj się w rozpaczy. W czasach, gdy był to świat troli, czary były wszędzie. Boje z mocami mroku tak przeraziły waszych przodków, że jęli oni używać czarów. Czarów jeno dla zabawy. Czary wszak nadal mogą być wielką siłą do czynienia dobra albo zła. Ty i twoje przyjaciółki dowiodłyście, że działając razem uwalniacie potężną moc. Być może jesteście w stanie dać początek nowej erze w świecie troli. Może tym razem poradzicie sobie lepiej. Albo gorzej. Tak, to możliwe. Musimy się śpieszyć, jeśli chcecie naprawić to, co zrobiłyście. Do dzieła! Za mną! Wiele tysiącleci temu ten dębowy gaj był najświętszym miejscem świata troli. Ale teraz niszczy mi fryzurę! To właśnie tutaj magia pięciu była najpotężniejsza. Magia pięciu? Tak jak w centrum handlowym? Tak, musicie to powtórzyć. Jeno wspak, aby cofnąć czar. Będzie fajnie. Znaczy, gdyby nie zależał od tego los świata i w ogóle. Szybko złóżcie swoje klejnoty na ołtarzu. To jedyny sposób. Dobra, gotowe. Mój. Teraz mój. I mój. Mój też. Nic z tego, są tylko cztery miejsca. Pani Obsydiano, co mamy zrobić? Zniknęła. Jak ona mogła nas zdradzić i zostawić same? Same to my tu nie jesteśmy. Co mam zrobić? Gdzie położyć mój? Mój klejnot! Nie! Mam go! Mam cię! Mam pomysł. Błagam, zadziałaj. Dajcie dłonie. Pamiętajcie, musimy wypowiedzieć nasze zaklęcie w spak. Raz, dwa, trzy. Od lotu do gotów będzie zaklęcie. Dzięki polotu bez jest niektórych dla choć. Teraz jest o wiele lepiej. Udany powrót do cywilizacji. Klejnoty! Zostały tam! Ej, patrzcie! Ja nic nie kapuję. Jak je odzyskałyśmy? Pani Obsydiano! Ej! Te dziwne drzwi zniknęły. A może to był tylko zły sen? Rety! Karbon! O nie! Patrzcie! Roztopi!
zrobił się? Co myśmy zrobiły? Babcia mnie ostrzegała, żeby nie igrać z czarami. Co robiłeś w oknie wystawowym? Nie wiem. Żebym cię tu nigdy więcej nie widziała. Dobra. Muszę iść do domu i się zdrzemnąć. Laseczki. Cześć, Carbon. Hej, Carbon. Siema. Hejka. Cześć, ametysto. Cześć. Cześć. Carbon, miałeś kiepski dzień? Nie mam bladego pojęcia. Założę się, że masz ochotę na wielką porcję lodów. O, jasne. Może jednak zamówię gorącą czekoladę, bo jakoś trochę mi chłodno. Próby zaklęć. Witajcie. Dzisiaj będę rzucać zaklęcie pryszcza na Kabuma, trola, którego używamy do ćwiczeń. Przywitaj się, Kabum. Cześć. Najpierw bierzemy koralik zaklęcia pryszcza, telefon z naładowaną baterią i magiczną formułę. Złoża ropy i szyby maziste. Niech wyskoczą na Kabumie liszaje i pryszcze. Halo? To twój czas antenowy. No, wdechę, mam buźkę jak pizza. Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej Studio Sonika. Reżyseria Jerzy Dominik. Dialogi Dariusz Dunowski. Dźwięk i montaż Zdzisław Zieliński. Organizacja produkcji Katarzyna Grochowska. Wystąpili Katarzyna Godlewska, Magdalena Krylik, Joanna Węgrzynowska, Krystyna Kozanecka, Agata Gawrońska i inni. Piosenkę z tekstem Marka Kreislera śpiewali Magdalena Krylik i Adam Krylik.